Witam Państwa serdecznie. W naszym programie rozmawialiśmy dziś sporo o środkach ochrony roślin. Naszego eksperta także zapytam o sprawy związane z tym zagadnieniem. Czy dla rolnika sprzedaż środków ochrony roślin może być dodatkowym zajęciem? Rolnik może się takim zajęciem parać dodatkowo, ale musi pamiętać o tym, że będzie to już po prostu działalność gospodarcza. Zatem normalne zasady, normalna firma, tak? To jest w tym momencie normalna firma, którą może rolnik prowadzić albo na zasadach ogólnych, czyli prowadzić książkę przychodów i rozchodów, albo może też opodatkowywać w formie ryczałtowej taką działalność. Rolnicy korzystają z możliwości ubezpieczenia w kasie rolniczego ubezpieczenia społecznego. To w momencie, w którym rozpoczną prowadzenie działalności gospodarczej, będzie ich obowiązywał pewien określony limit, przekroczenie którego spowoduje limit dochodów, tak, i limit płaconego podatku, którego przekroczenie spowoduje wyłączenie ich z tego preferencyjnego ubezpieczenia i będą opłacali składki do ZUS. Jeśli rolnicy posiadają już środki ochrony roślin na swoim stanie i chcieliby je odsprzedać, co wówczas? O tym w następnym odcinku. Do zobaczenia.